Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z albumem. Chciałbym Wam pokazać album, jaki wykonałem dla małej dziewczynki. Właśnie przez koleżankę z mojej pracy zostałem poproszony o wykonanie takiego albumu. Pracowałem na kolekcji, już Wam mówię, to jest kolekcja... O. Od Craft O'Clock. Ta kolekcja Baby Boom. Tu mam już elementy powycinane, które mi zostały, bo jak ja mam tak, że jeżeli są jakieś elementy do wycinania do kolekcji, jak mam chwilę wolnego czasu, to sobie właśnie biorę i te elementy sobie już wycinam, żeby już jak będę pracował z tą kolekcją, to żeby mieć już te elementy wycięte, ponieważ to już automatycznie skraca pracę nad danym projektem, ponieważ już mamy wycięte, to już tylko sobie bierzemy i przyklejamy to, co nam odpowiada. Troszkę papierków mi jeszcze zostało, tutaj bardzo dużo z tego broczku jeszcze do wycinania zostało. Ale to na pewno pojawią się jeszcze jakieś projekty do zrobienia dziecięcych, więc na pewno resztki tej kolekcji wykorzystam. Album znajduje się standardowo w takim pudełeczku. Tutaj zrobione okienko. Jest wstążeczka satynowa, różowa. Pudełeczko się otwiera. Tutaj jest wstążeczka, dzięki której możemy wyjąć albumik. Album zrobiony jest na bazie z Eco Scrapbooking, na bazie tej warsztatowej, do samodzielnego sklejenia. Ja tutaj tym razem wykorzystałem taką przepiękną okładkę laminowaną od Craft O'Clock, taki róż w kropeczki. Album składa się z 6 kart. W każdej karcie jest mata na zdjęcie, przywiązana wstążeczką, żeby można było lepiej wyciągać. Album pomieści zdjęcia 9 na 13, z tym, że każda mata na zdjęcie jest zrobiona z półcentymetrowym zapasem, żeby po wklejeniu zdjęcia powstała taka piękna rameczka. To dodaje jeszcze takiej elegancji. Album prezentuje się w ten sposób. Okładeczka, na okładeczce okładka jest bardzo skromna. Tutaj jest wycięta serwetka, to jest serwetka od Lady i Design. Właśnie tak mi się ta serweteczka spodobała, że stwierdziłem, że tutaj ją wykorzystam. Tej serweteczki jest chyba 4 albo 5 sztuk wyciętych i sklejonych, także to jest taka grubsza. Tutaj jest taka dziewczynka z kwiatuszkiem na głowie, właśnie z tych elementów do wycięcia. I tutaj też jest chyba z 4, już nie pamiętam dokładnie, 4 albo 5 warstw jest napis album. I to jest wycięte, literki wycięte z wykrojnika, które udało mi się zdobyć w Actionie. Grzbiet jest pusty, tył jest pusty. Tutaj jest tylko napis, że to właśnie ja przygotowałem ten album. W środku tutaj na stronie okładkowej znajduje się kieszeń pozioma. W kieszeni znajdują się 3 maty na zdjęcie. Tutaj jest odbity stempelek informujący, jaki rozmiar zdjęcia może znaleźć się na macie. Kieszeń wykończona jest dziurkaczem z DP Craftu, taką koronką. Tutaj jest piękna grafika i napis dziecko na pokładzie. Doklejone tylko takie serduszko. I taki tutaj jest też taguś, wyciąłem w kształcie kółeczek, chciałem taki, żeby coś innego się zadziało. Z tyłu jest białe, tutaj jest grafika i można spokojnie coś sobie tutaj zanotować. Tutaj na tej stronie jest zrobiona klapeczka zamykana na magnes. Na klapeczce znajduje się taka mini książeczka. Tutaj można pomieścić 2 zdjęcia. Jeżeli tutaj w tym albumie przyjąłem taką zasadę, jeżeli wykorzystuję gdzieś jakiś papier z jakimiś grafikami, to już nic nie doklejam żadnej swojej kompozycji, bo to są na tyle piękne kompozycje, że już nie trzeba nic dodawać, więc ja pododawałem tylko napisy. I tutaj ta klapeczka też jest wykończona dziurkaczem brzegowym. Otwieramy klapeczkę. Z tyłu na klapeczce jest kieszeń. W kieszeni znajdują się 2 maty na zdjęcia. Napis nowy członek załogi. Te wszystkie napisy też są właśnie z tego bloczka. I tutaj też jest taki taguś w kształcie kółeczka zawiązywany. Przywiązany wstążeczką, żeby można było lepiej go wyciągnąć. I tutaj na tej stronie jest
przygotowane miejsce na zdjęcie. Tutaj już nic nie przyklejałem, ponieważ piękna kompozycja, szkoda mi jej było zaklejać. Już właściciel albumu sobie sam podejmie decyzję, czy tutaj coś wklejać, czy zostawić. Kolejne strony to jest mata na zdjęcie. Tutaj jest motyw ten dziurkacza brzegowego. Tutaj taka skromniutka kompozycja, pierwsza kąpiel. Tutaj jest wszystko podklejone, kompozycje tak, żeby zdjęcie mogło spokojnie się tutaj wejść. Obok na stronie jest kieszeń boczna. W kieszeni bocznej znajdują się trzy maty na zdjęcia. Kieszeń wykończona jest przepraszam, dziurkaczem brzegowym. Tutaj właśnie przepraszam, coś mi w gardle. Taka sukieneczka, takie serduszko, jakby poduszeczka, nasz skarb. Tutaj też wykorzystałem tą kompozycję, która już była grafika w tej kolekcji. I tutaj też jest z takim króliczkiem wykorzystana grafika na tym tagu. Na następnej stronie jest belly band. Tutaj też jest kompozycja. Też już nie chciałem nic więcej tutaj dodawać, ale chciałem tutaj coś właśnie umieścić na tym belly bandzie, więc wybrałem ten balonik. Napis wspólny czas. Trzy maty na zdjęcia pod belly bandem i tak. Kolejna strona to jest też miejsce na zdjęcie. Napis pierwszy ząbek, misiu, gwiazdeczka, tutaj jest taka kokardka. I tutaj też jest wszystko tak podklejone, że spokojnie zdjęcie się zmieści. Nawet jeżeli podejrzewam, że można by było bez przyklejenia tutaj zdjęcie wsunąć. Kolejna strona to jest dwie strony, środek albumu. Ja już we wcześniejszych swoich filmikach wspominałem, że bardzo lubię, jeżeli jest środek albumu, bardzo lubię robić strony bliźniacze. Tak też zrobiłem tutaj w tym albumie. Są kieszenie, takie głębsze kieszenie dolne, w których znajdują się maty na zdjęcia. To jest wszystko tak samo, tak że będę wyciągnął, pokażę tylko w jednej. I tutaj jest też zrobiona, otwierana w tą stronę. O. W tą stronę i tutaj możecie zobaczyć, że popełniłem fopa. Pomyliły mi się te książeczki, bo miałem wcześniej przyklejone i przykleiłem je do góry nogami, ale to nie jest nic takiego strasznego, bo jeżeli tutaj przyjdzie ten zdjęcie, to i tak to wszystko się zakryje. To po prostu jest to samo, tylko że otwiera się w tą stronę, ale już nie będę przedłużał, nie będę tego wszystkiego odwiązywał. To jest wszystko takie same, ale tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo lubię takie rozwiązania, gdzie można sobie takie właśnie podobne rzeczy bliźniacze wykonać. Kolejna strona to jest miejsce na zdjęcie. Tutaj są takie buciczki. Też można jakieś zdjęcie sobie wkleić. Cukiereczek. Obok na stronie jest też tutaj piękna kompozycja właśnie z tej grafiki z kolekcji. Napis mała fasolka. Tutaj jest taki uchwycik, dzięki któremu można spokojnie otworzyć ten wodospad. I tutaj jest miejsce na zdjęcie. Tutaj też można albo zostawić puste, albo też wkleić jakieś zdjęcie i to jest zamykane na magnesik. Na kolejnej stronie jest książeczka taka pozioma, zawiązywana na wstążeczkę i tutaj można już pomieścić więcej zdjęć. Jest przygotowane też piękne grafiki, więc dodałem tylko napis ważne chwile. Także ta strona by się prezentowała w ten sposób, zawiązujemy. Obok na stronie jest miejsce na zdjęcie. Tutaj też jakaś kompozycja z tych elementów gotowych do wycięcia. Motyw właśnie tego dziurkacza. Wszystko jest podklejone tak, żeby zdjęcie weszło. Na przedostatniej stronie jest kieszeń narożna. Piękna kompozycja z piękną owieczką. Piękne wspomnienia. Tutaj też grafika. Motyw. Trzy maty do zdjęcia, na zdjęcia do schowania. Tak już w kształcie serca. I ostatnia strona to jest strona na płytę CD. Jeżeli ktoś nie ma płyty CD, to można tutaj wykorzystać tą kieszeń na dodatkowe zdjęcia. I tutaj jest też zrobione miejsce na pendrive'a, żeby można było ewentualnie pendrive'a ze zdjęciami włożyć tutaj do tego albumu. Także album prezentowałby się w ten sposób. Skromniutki, wydaje mi się, że osoba, która zamawiała, będzie zadowolona, a osoba obdarowana tym bardziej.
Także tyle z mojej strony. Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was też na Facebooka, na Instagrama. Tam też regularnie pojawiają się prace. Możecie zaglądać, podglądać, inspirować się. Co Wam tylko pasuje, to możecie sobie zrobić. Także tyle z mojej strony. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i miejmy nadzieję do usłyszenia i zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Thank you.